Cześć, siema, z tej strony Goldzer, witam was bardzo serdecznie w 9 dniu dropu z kalendarza adwentowego w CSGO. 9? Chyba tak, jeśli się mylę, no to jestem debilem, ale wydaje mi się, że jest to właśnie dzisiaj dzień numer 9. Dzisiaj miała miejsce też aktualizacja, nowa aktualizacja w CSGO, która wprowadziła m.in. nową broń oraz oczywiście nowe skiny. Jeśli jesteście ciekawi tych nowych skinów, to wyczekujcie też dzisiaj materiału pod wieczór na kanale, w którym właśnie wszystkie te nowe skiny wam przedstawię. Ale dzisiaj oczywiście w tym materiale nie o tym. Dzisiaj otwieram kolejne 3 nowe skrzynki w CSGO oraz 2 na CSGO Skins.pl i całość zostanie rozlosowana do jednej randomowo wybranej osoby z mojej oficjalnej grupy widzów na Steam. Także ruszamy ze skrzynką numer 1. Będzie to chroma dwójka. No i co? Może czerwony skinik. Wczoraj znowu tak nie było źle, bo w sumie wypadł różowy. A zaczynamy w zasadzie nie tak źle, bo to jest skin niebieski, ale to jest w dalszym ciągu skin do AK-47. Tyle, że to jest chyba ślady używania, także nie tak dobrze. No co zrobić, co zrobić? Bywa i tak. Lecimy do skrzynki numer 2. Będzie to skrzynia Falcion. No i zobaczmy, co z niej tutaj postanowi nam wypaść. A będzie to... No już mógłbyś ten StatTrak Fama z sieć neuronowa, ale nie. Jednak USP moment siły, także 2 niebieskie skiny jak na razie. Dobrze przynajmniej, że do różnych broni. No i na sam koniec otworzymy może skrzynię cienia, bo czemu by nie? A tutaj miejmy nadzieję, że wyleci coś przynajmniej fioletowego, bo nie chciałbym 3... niebieskich skinów, ale to będą 3 niebieskie skiny. Co z tego, że to StatTrak, skoro to tylko i wyłącznie SCAR-20, zielony Marine. Także no początek tego tutaj 9 dnia nie jest najlepszy, ale jeszcze oczywiście te szanse mamy duże na stronie CSGO Skins.pl i to tam właśnie się teraz przenosimy. Dobra, także znajdujemy się już na stronie CSGO Skins.pl. No i dzisiaj oczywiście standardowo tworzymy sobie skrzynię średniej jakości oraz skrzynię jakości wysokiej. Także rozpoczynam od tej średniej jakości. Błagam, taki USP Orion myślę, że fajnie byłoby komuś wysłać, a wyleci rakietowy boom, nie, jeszcze gorzej, bo będzie to Glock 18, więc na razie 4 niebieskie skiny, no chyba najgorszy dzień jak na razie na ten moment, ale przed nami ta najciekawsza skrzynka zdecydowanie, bo skrzynka, z której no minimalnie najgorszą jakością jest jakość fioletowa, także tutaj na pewno 5 niebieskich skinów nie będzie, no ale 4 niebieskie, 1 fioletowy też nie byłoby fajnie. Dawajcie jakieś różowe, a najlepiej czerwone. No zobaczymy, co poleci. Był Wulkan, były Muertosy, był Cyrex, był Wulkan, a wyleci Muertos? Nie. Wyleci AWP Skóra Węża, więc przynajmniej skin do AWP, ale to jest zdecydowanie chyba najsłabszy dzień. Tak mi się wydaje. Nie jest za dobrze. Wysyłam to wszystko sobie teraz do ekwipunku. Zaraz to już wszystko w moim ekwipunku będzie się znajdować i właśnie wtedy zaczniemy losować dzisiejszego zwycięzcę. Dobra, także znajdujemy się już na mojej oficjalnej grupie widzów Steam. Jak widzicie, na ten moment jest was 6465 osób. Także ja po raz ostatni przed dzisiejszym losowaniem odświeżam stronę, żeby ewentualne osoby, które dołączyły właśnie w przeciągu tych 15 sekund, jak rozmawiam, również były brane pod uwagę. Zobaczymy, czy ktoś takowy w ogóle będzie. Nie, nie będzie nikogo takiego. 6465 osób, a to się przekłada na 127 stron, więc nie pozostaje mi teraz nic innego, jak wybrać po prostu losowo jeden numerek od 1 do 127. I właśnie to w tym momencie robimy. Będziemy wybierać osobę ze strony numer 70, także znowu tak gdzieś środeczek, bardziej raczej bliżej końca. Na razie te osoby z początku nie mają zbyt dużo szczęścia, ale to na pewno się w przyszłości zmieni, tego możecie być pewni. Strona numer 70, przechodzę właśnie w tym momencie na nią, zobaczymy, kto tam się będzie znajdował. Jesteśmy już na stronie numer 70, jak widzicie, strona pełna członków, także po prostu prosta teraz sprawa, losujemy numerek od 1 do 51 i dzięki temu poznamy dzisiejszego zwycięzca. Będzie to zwycięzca pod numerkiem numer 4, także no jest w końcu jakiś tutaj początek, 1, 2, 3, 4, break nowy, zobaczmy sobie jego profil, Nathan Lennard. Mam 10 lat i gram w CSGO. 1100 godzin, także już bardziej doświadczony gracz, zdecydowanie. Zobaczmy jego ekwipunek. W ekwipunku 70 przedmiotów, dużo skrzynek, dużo takich trashowych skinów. Dzisiaj mu trochę tych trashowych skinów dojdzie, bo dzisiaj niestety nic dobrego nie wypadło, ale myślę, że i tak będzie zadowolony, także ja wysyłam mu zaproszenie do znajomych, jak tylko pojawi się online, przedmioty mu wysyłam. A wam już bardzo serdecznie dziękuję za ten dzisiejszy
materiał z kalendarza adwentowego. Mam nadzieję, że widzimy się już jutro. Na dzisiaj oczekujcie jeszcze oczywiście materiału, w którym będę podsumowywał nową skrzynkę w CSGO. Mówił Goldzor. Na razie.